Witam was serdecznie, a kolejny odcinek rozpoczynamy z buta od transferu Nemani Radonicza za 6 milionów z Marsylii. Jeszcze się rozwinął o jeden overall, także myślę, że to jest świetna oferta. Ja nazywam się oczywiście Michelangelo i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z kariery Torino. Zaczynamy drugi sezon, mamy europejskie puchary, więc trzeba z tym wszystkim jechać. Ja bym mu dał rotation, ale on będzie chciał important. No i nie dziwi mnie to. To jest piłkarz, który zasługuje zdecydowanie na bycie ważnym piłkarzem. Aczkolwiek nie wiem, czy nie będziemy po prostu kupować kogoś lepszego. Także dlatego chciałem mu tak zmienić rolę. Aczkolwiek dostaniesz 50 tysięcy i powinieneś być zadowolony. Bo ja nie chcę nic dawać agentce twojej. No i zarąbiście. Radonicz kupiony. Przychodzi do nas jako nasz pierwszy transfer w nowym okienku. 6 milionów, myślę, że to jest odpowiednia, a wręcz promocyjna cena za takiego piłkarza. No i możemy jechać. Chciałem was jeszcze przeprosić z góry za to, że nie pojawiło się podsumowanie innych lig, europejskich pucharów i tak dalej. Aczkolwiek nagrałem to, bo się zorientowałem, jak już skończyłem ostatni odcinek, no i wywaliło mi to nagranie. Także tak, Radonicz z numerem 10. Myślę, że to może mieć podstawę, jak najbardziej. Miał 49, teraz dostanie dyszkę. No i przychodzi do nas z powrotem, znowu będzie u nas grał. Przejechał się do Marsylii, zabrał wszystkie rzeczy i do nas wrócił. Będzie grał u nas na lewym skrzydle, nie na prawym, tak jak sugeruje gra. Albowiem zaraz wam pokażę, jak wygląda nasz skład, ale naprawdę się tutaj mocno wszystko przerzedziło. Odwołałem Giordano z wypożyczenia, to tak na start. Mamy Berisze, mamy Milinkowicza Savicia, który jest naszym pierwszym bramkarzem i będzie naszym pierwszym bramkarzem, więc bramkarzy nie ruszamy. Gallardo naszym pierwszym lewym obrońcą i Giordano jako numer 2. Myślę, że to jest opcja odpowiednia, ewentualnie kupimy jeszcze lepszego lewego obrońcę, jeżeli nam zostaną pieniądze. Wade zostaje wystawiony na listę wypożyczeń, Kedira zostaje, Shurs zostaje, Itzo może zostać jako jakiś backup, ale będziemy potrzebować środkowego obrońcy, ponieważ no, Rodriguez oraz Itzo zależy ich zostanie, ich przyszłość w klubie od tego, jak się będą prezentować. Buongiorno cały czas się rozwija w teorii, ma 24 lata, miejmy nadzieję, że będzie się rzeczywiście rozwijał. Singo zostaje, potrzebujemy rezerwowego prawego obrońcy. Ricci oczywiście, że zostaje. Bellegarde zostaje, jest dobrym zmiennikiem. Linetti zostaje. Ilkan został wystawiony na listę transferową powodu, że nie ma twarzy. Geiger zostaje na razie. Kone myślę, żeby zostawić, ponieważ to jest młody piłkarz, będzie mógł ewentualnie grać w pucharach i się u nas rozwijać. Busio również zostaje. Rodriguez także, nie mamy powodu, żeby gościa sprzedawać. Radonicz, no to właśnie go kupiliśmy. Warming zostaje wystawiony na listę wypożyczeń. Pellegrini oczywiście zostaje, Mama Balde zostaje, Kownacki również myślę, że zostaje i mamy jeszcze Rautiego i Seka. Rautiego chciałbym zostawić, a Seka dodałem do listy wypożyczeń. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o skład naszego zespołu. Ja teraz będę symulował, żeby po prostu nam się mijały dni. Przychodziły oferty, robiły również scoutingi. Mam nadzieję, że nie przeszkadza wam bardzo. No, mógłbym z pamięci spróbować, tam chyba Ligę Mistrzów wygrało PSG. No, aczkolwiek w Ligę Europy na pewno wygrał Manchester City. A mamy ofertę za Pellegriego, no z Salernitany, no szanujmy się, nie dostanie. Po co ma zmieniać klub na gorszy? Nasz włoski talent. Jeszcze zobaczę sobie, jak wygląda nasz prawy obrońca tutaj. 56 overalla, no to tak dosyć średnio wygląda. No ale dobra, niech on tak sobie siedzi. I zobaczmy, Geiger do Juventusu. Czy my możemy z tym polemizować? No w teorii... Zobaczmy, jakie oni nam są w stanie dać pieniądze. Bo tutaj mi pokazuje, że nawet 40 tysięcy mogę... 40 milionów mogę za niego wyrwać. Jeżeli bym wyrwał za niego to 40 milionów, to go sprzedamy. No nie pograł u nas najwięcej, ale generalnie jak zagrał u nas to pół roku, to się nie sprawdził. Poszedł do Barcelony, może po prostu są za niego za niskie progi. Rodriguez do Romy, Milinkovic-Savic do Nottingham Forest, ale oni tutaj chcą nam dać kogoś
w wymianie, no a Rodriguez do Romy. Czy Roma była wyżej od nas w poprzednim sezonie? Kurde, już nie pamiętam tego. Bo my skończyliśmy na... Tak, Roma chyba była od nas niżej. Także będę tutaj oczywiście negocjował, to... Wrzucę tutaj mu 35 milionów i ewentualne 27 od nas, jeżeli by miał odejść. No oczywiście, takie odejścia również mogą się zdarzyć. Geiger nie dogadał się z Juventusem, no są to za duże pieniądze dla naszego derbowego rywala. No zdarza się, nie będę z tego powodu płakał. My natomiast teraz możemy zobaczyć, jak wygląda zespół naszych ewentualnych transferów. Jest tutaj Chris Willock, który wygląda na 6 milionów, 25 lat, a Stefan El Shaarawy... Kurde, tak się zastanawiam, wiecie? Bo to jest piłkarz, który na LW będzie miał chyba więcej overalla. Jest doświadczony grą w Romie. Ale on mógłby być dobrym zmiennikiem Radonicza, albo po prostu rywalizować z Radoniczem na tej lewej stronie, więc myślę, że pójdziemy po El Shaarawy'ego. Zawita w Turynie. Dostaniesz kontrakt, myślę, że... Na razie dostaniesz na rok. Chcesz na 3, no dobra, to dostaniesz na 2. Bo to, no nie wiem, jak będziesz szybko się starzał. O, ty chcesz całkiem rozsądne pieniądze, damy ci 40. Myślę, że możesz na to pójść. I poszedł na to, El Shaarawy w naszym zespole. Fajnie. Fajnie, że nam się udało ten transfer dopiąć, bo to jest zawsze... No, on będzie miał 78 na skrzydle. Co jest po prostu bardzo w porządku oceną, a Radonicz, no to jest Radonicz. Ja nie mam zamiaru Radonicza wyrzucać dla jakiegokolwiek piłkarza. El Shaarawy z numerem 7, myślę, że nie ma z tym najmniejszego problemu. Dostanie dostanie pozycję LW, żeby się rozwijał. Czy Geiger dostał rozwój, jeśli chodzi, tak jest, dostał rozwój. Kone tutaj również. Chyba wszystkim zrobiłem już rozwoje. Tak jest, zrobiłem wszystkim rozwoje. Sprawdzę, czy się wszystko nagrywa, bo no tak jak ostatnio mi już wszystko wywaliło z powrotem, więc mam nadzieję, że teraz tak nie będzie. Także teraz będziemy potrzebować prawego skrzydłowego, czyli lewej nogi. Będziemy szukać. I tu są jeszcze środkowi obrońcy, co na pewno jest nam potrzebne również. Myślę, że Cooper może się... stąd usunąć, tutaj Lopez tak samo. Francesco Vicari. Nie mam pojęcia, jak on może wyglądać. Ale sprawdźmy go. Jest Kale Pokoli. Również moglibyśmy go ściągnąć. Eric Garcia, no to on bardziej taki CDM bym powiedział. Ale on będzie bardzo drogi. Fas. Wout Fas też może do nas przyjść. Okej. Zobaczmy sobie dalej. Tutaj jest prawy obrońca. No wypadałoby kuć... O, Alvaro Mantilla, proszę bardzo. Robert Rojas, Giovanni Di Lorenzo. Mateo Morey jest w takim zespole? W Millwall? Okej. Nahuel Molina. Mancini. Kurto, o, to, ale on wygląda bardzo przeciętnie. Jest Lazzari, który z Lazio miałby... przechodzić. No i jest to zawsze jakaś opcja. Ja bym chciał kupić tego Dango Watare, wiecie? Ja bym chciał go kupić, mimo że on może nie będzie wybitnym piłkarzem, to ja bym chciał go kupić. 7 milionów za takiego piłkarza, on jest warty 4. Ale on się rozwinie. On będzie warty tych 7 milionów. Dango Watara może do nas przyjść. Rotacyjny piłkarz. Jak najbardziej. Kontrakt na 5 lat. Nie chcemy udawać klauzuli. No ale dostaniesz zarobki adekwatne. Dostaniesz jakieś, nie wiem, 20 tysięcy, myślę. Myślę, że powinien być z tego zadowolony. I jesteś z tego zadowolony. Przychodzi do nas Dango Watara. I on dostanie numer po Radoniczu. On dostanie tą 49, bo jakoś tak... Po prostu mi pasuje do takiego poziomu piłkarza ten numer. Nie żeby wtedy Radonicz był słabym piłkarzem, ale po prostu... Miał taki numer, to już mu nie chciałem go zmieniać. No a mam nadzieję, że po prostu będzie on wyglądał dobrze z takim numerem. I zobaczymy, jak tutaj
jaką propozycję nam da klub. On, jeśli chodzi o numer 8, no to bez przesady, no na pewno nie dostaniesz 8 z całym szacunkiem. No ale dobra, trzeba się wzmacniać, mamy już 3 transfery. Czy to są koniecznie transfery, które nas wzmocnią? Tego nie wiem, ale się domyślam. Chciałbym zrobić jeden boom transfer, taki naprawdę potężny, i to mógłby być prawoskrzydłowy. Dango Watara dostaniesz numer 49. Chociaż ty możesz dostać 19, to mi się jakoś tak pasuje, pasujesz mi jakoś z tą 19. No i oczywiście pozycja RW, a nie RM. To też jakby jest oczywiste. Financial report. Aha, musimy zrobić 30 milionów, no to tam. Zarząd nam jakoś nie bardzo wchodził w tyłek, więc myślę, że nie będzie większego problemu z tym, żeby tutaj nie patrzeć na to, co oni mają jako nasze wymagania. 2 lata dla Seka za granicą, myślę, że to jest świetna opcja. Teraz jeszcze... No czekamy po prostu, czekamy. Zobaczmy, co to będzie. Chris Willock, 75. No właśnie tak myślałem, że on będzie miał coś koło tego overalla. Ja chciałbym to zobaczyć na początku w ogóle. Chciałbym na początku zobaczyć, jak nasi zawodnicy będą się prezentować, bo to też jest bardzo ważne, jeśli o to chodzi, żeby zobaczyć, jak nasi piłkarze rzeczywiście będą wyglądać w grze. El Sharawi za Mamy Baldę mógłby wejść. No i dobra. Wygląda to na pewno w miarę okej. Okay. Chociaż czy Linetti musi grać, czy może... Nie no, Linetti jest kapitanem, niech Linetti będzie na razie na tym boisku. Dobra. Sabei, Santana. Mbirinde... O, to wygląda na bardzo fajnego prawego obrońcę, ten piłkarz. Jest warty koło 10 milionów, więc patrzę na shooting, patrzę na passing. 23 lata, no będzie... Właśnie ja nie wiem, czy ja bym nie wziął na tą prawą obronę kogoś doświadczonego, typu właśnie Lazzari. Żeby było to doświadczenie również w tym zespole. Bo Lazzari będzie miał sporo overalla, no ale najpierw niech on się przeskautuje. Miejmy nadzieję, że zdążymy go przeskautować. 8 dni zostało skautingu Lazzariego. A jeszcze zobaczę sobie prawoskrzydłowych. Salemakers, Perez, Carles Perez. To może być bardzo dobry transfer i ja myślę, żeby się nad nim zastanowić. To jest piłkarz, który mógłby u nas na prawym skrzydle naprawdę zagrać miejsce. Suso, Valerie, Ruibal, Cancellieri, Rodriguez i Antony Elanga. Antony Elanga nie pasuje, bo nie ma lewej nogi. Diallo również bym chciał sprawdzić, jak będzie wyglądał. No i oczywiście ten środkowy obrońca będzie nam potrzebny, przynajmniej jeden. Zobaczymy, jak się będzie również prezentował środek pola, żeby ewentualnie tutaj kogoś kupić do wzmocnienia tego zespołu. Rodriguez zostanie sprzedany. No za 29 milionów zostanie sprzedany. No to jest dużo. I ja się zgadzam na to. To była górna granica. Udało się to wynegocjować. A tutaj buongiorno do Brighton. Chcę więcej pieniędzy za tego piłkarza, no ale nie mogę też zablokować takiego transferu generalnie. Rodriguez akurat jak zaczął grać, to również znalazły się za niego oferty z dobrych klubów. Ja wezmę tu Usunę i wezmę Central Attacking Midfielder, żeby był również szukany następca już. No bo jakby nie patrzeć, to jest dosyć ważne, żeby mieć piłkarza na tą pozycję, a u nas to na razie nie będzie dobrze wyglądało, jeżeli odejdzie Rodriguez, a prawdopodobnie Rodriguez odchodzi. Prawdopodobnie tak, no tu jest przyjście Stefana El-Sharawiego, ale to jest prawdopodobnie... A nie, to jest odejście Seka, no to nie ma problemu. Jeśli o to chodzi, bo no na 2 lata poszedł do AZ Alkmaar, nie mam z tym najmniejszego problemu. Rodriguez, kolejna opcja transferu za Altes Ricardo Rodriguez. No nie, to jest piłkarz doświadczony, to jest piłkarz ważny dla nas, jeżeli by przyszła oferta za Itzo, to bym był bardziej otwarty na sprzedaż, aczkolwiek myślę, że tutaj nie będzie takiej potrzeby sprzedawania.
Mkhitaryan, no raczej średnio transfer Mkhitaryana widzę. Teraz zobaczmy, kto odchodzi. To jest już Rodriguez. To jest Carlos Rodriguez i Carlos Rodriguez idzie do Romy. Zostaje sprzedany za 29 milionów, to są naprawdę bardzo duże pieniądze. No i miejmy nadzieję, że uda nam się Interest in Diallo. Genoa chce Diallo. No to wiecie co, nie no. Kurde, jakoś tego nie widzę, wiecie. Tutaj mógłby Kownacki grać. Ale on też tutaj, jak widać, dosyć średnio. No dobra, na razie niech tak będzie jak jest. Zobaczymy, jak to będzie się prezentowało dalej oczywiście. Niech ten Kownaś będzie na tym kamie. No będziemy potrzebowali obrońcy. Jest Edgar Lastre również. Nie wiem, kim ten piłkarz jest, no ale wygląda dosyć słabo. Kenny Tete, proszę bardzo, w zespole Arsenalu. Manuel Lazzari już tylko 3 dni. Kevin raczej nie. Ten HD coś też raczej nie. No, Birindelli. Sabelli, ale to tak... No nie wygnie... Samprisi. Davide Faraoni. O, Davide Faraoni mógłby być całkiem niezłym transferem. Ale myślę, że Lazzari byłby lepszym, jeżeli już o to chodzi, bo był po prostu za darmo. Ktoś jeszcze odchodzi? Omari. Jest zainteresowanie z Lons Omarim. Birindelli ma 76 overalla i 24 lata. No to jest fajny backup. To jest na pewno fajny backup. Ale czy to jest backup, który jest nam... Oskar do West Hamu poszedł, proszę bardzo. No ale to są piłkarze, którzy są nam niepotrzebni. Tutaj Lazzari, no ile ty jesteś warty chociaż, chłopie, mi powiedz. 15 milionów, nie no, ja biorę Lazzariego, wiecie. Ja biorę Lazzariego, on ma 29 lat, jest warty 15 milionów, no to są, to jest, będzie dobry piłkarz po prostu. Na tą prawą stronę i będziemy chcieli też kupić kogoś na lewą stronę w takim razie. Bo... Krucjal? Przecież Singo jest... No dobra, weźmy tak. Weźmy na 3 lata. Jakie byś chciał zarobki? Zobaczymy, ile będziesz miał overalla. 40 tysięcy ci styka? Styka ci. To jaki ty musisz mieć overall, gościu? Że ty chciałby być krucjalem. Chyba, że go wzięli na lewą stronę i dlatego chciał być krucjalem. 80, no to rozumiem. No to rozumiem, aczkolwiek ja i tak uważam, że... Nie no, to jest po prostu dobry transfer i tyle. Gallardo ma 2. Lazzari dostanie nie 5 może. Nie 8. Numer 18 dostanie Manuel Lazzari. I będzie u nas grał na tej pozycji. Dobra. Singo, Buongiorno, Itzo, Rodriguez. No potrzebujemy środkowego obrońcy i potrzebujemy w takim razie chyba lewego obrońcy. W takim razie Gallardo albo odejdzie, albo Giordano pójdzie na jeszcze wypożyczenie jedno. Żeby po prostu ściągnąć lewego obrońcę, który będzie u nas się dobrze prezentował. Scout Instructions, right back usunę. Wezmę left back. No po prostu trzeba zwiększyć overall. Zdecydowanie trzeba zwiększyć overall i trzeba... No zobaczyć, jak to się będzie wtedy, jak to będzie wtedy wyglądało. Brindelli niestety dostanie w ten sposób. Willock też. No i Omarim się interesowali, tak? Omari jest takim piłkarzem pokroju Kediry trochę. Czyli dosyć wolnym, dosyć mało zwinnym. A Teate tak samo, ale Teate jest lewonożny. To już jest jakiś tam atrybut. Zdecydowanie. A Van den Bomen wygląda na piłkarza, który mógłby się u nas sprawdzić. On ma long passer, long shot taker i playmaker. Pójdę po Branko Van Bomena. Będę chciał po niego pójść, ale na początku będę chciał kupić środkowego obrońcę i zastanawiam się pomiędzy Omarim a Teate. No i Omari rozmawia z Lons.
A Teate ma jeszcze power header. No to są piłkarze bardzo podobni. I wzrostowo... Co prawda Omari jest lżejszy, więc będzie miał chyba słabszą fizykę po prostu. No dobra. Będziemy mogli pójść po Teate. Spróbować odkupić ze Stade Rennais obrońcę. 15 milionów za takiego człowieka. Myślę, że jest jak najbardziej zrozumiałym transferem, ale oni nie chcą dać tak małych pieniędzy. No to spróbujmy 17. No my też mamy, nie mamy w kulturze kupowania mega drogich piłkarzy, więc ja wiem, że rynek się zmienia i tak dalej, ale generalnie to w naszej historii tutaj i naszych transferów najwyższy był 10 milionów, więc teraz się to wszystko zmienia, jak widać. Chciałbym, żebyś był important, myślę. 5 lat, spokojnie. Jakie ty chcesz małe pieniądze, człowieku? Opamiętaj się, dostaniesz 40. Chociaż jeżeli nie musimy robić kominu płacowego i nie musimy tych wydawać tych pieniędzy, to dajmy mu 30, zobaczmy co on na to powie. Nie no, to dam mu 35, o. Będziesz miał lekką podwyżkę niż miałeś w Rennes. A to jest na razie chyba lepszy klub nasz obecnie niż Stade Rennais. Tak mi się coś wydaje. No i przychodzi do nas Teate. No i to jest nowy piłkarz na numer 5. Zapłaciliśmy za niego chyba 17 czy 18 milionów. To jest duży transfer, 18. To jest duży transfer. No ale będzie prezentował się dobrze, mam nadzieję. Pace'a 74, podania ma dosyć słabe, dribbling ma dosyć słabe, ale w obronie jest niezły i fizycznie jest niezły. No i dobra. To na pewno jest transfer na numer 5. Tak jest, dostał Teate numer 5. I będziemy go rozwijać jeszcze w defensywie. Miejmy nadzieję, że się będzie dobrze i fajnie rozwijał. Tutaj dostanie Teate czas, tutaj dostanie Lazzari. 79 ma jednak, nie 80, no to to jest jednak taka zmiana. Ale to jest piłkarz, który na pewno będzie i tak dużą wartością dodaną do naszego składu, jako ta rezerwa, doświadczona rezerwa z Lazio, z zespołu, który ma tą kulturę też grania w europejskich pucharach. No i teraz zobaczmy. Busio z nami rozmawia, Giordano z nami rozmawia. Fajnie by było znaleźć jakiegoś środkowego pomocnika ofensywnego, solidnego. Wiecie, ja rozumiem wszystko. Jest tu Benson Manuel. Oż ty, jak ty wyglądasz, człowieku? Kim ty jesteś? Ja nie wiem, ile ja bym musiał za ciebie zapłacić, ale spróbuję. Za mamy Baldę cię wymienić. Spróbujmy w ten sposób. Są 6 milionów za ciebie. To nie jesteś jakichś 7 może. To nie jesteś jakiś super wybitny. Ale statystyki masz naprawdę całkiem, całkiem. No Carles Perez to będzie raczej piłkarz, którego będę chciał kupić. Tutaj Diallo pójdzie do Barcelony. Vicari dalej, nie wiem jak ma overall. Van den Bommel będzie naszym piłkarzem prawdopodobnie. Będę chciał nad nim się również pochylić. Yvan Martin. Czy Martin po prostu, bo to Hiszpan. Również mocny piłkarz. No a my gramy z Torino, no zagrajmy ten pierwszy mecz z Torino. Chciałbym wystawić piłkarzy, którzy się dopiero pojawili w zespole. Bo po prostu o to w tym chodzi, żeby zrobić takie też okienko wystawowe. Dango Ouattara dostanie szansę, dostanie El Shaarawy na kamie. Geiger dostanie szansę za Linettego. Teate dostanie szansę za Schursa. Lazzari tutaj, a na środku obrony dostanie szansę nie Błądziorno, tylko Itzo. Ktoś jeszcze tutaj myślę się może pojawić. Myślę, że Bellegarde będzie mógł na początku zagrać, chociaż Kone może się pojawić na ławce. Bellegarde w podstawowym składzie. Dango Ouattara, Radonjić, Zariciego, zobaczymy Linettego. Na środku obrony Busio, Wade, jeszcze Warming niech będzie. No i dobra,
I na ławce, znaczy na ławce, na bramce zmiana oczywiście Berisha będzie, jeżeli będzie miało się coś wydarzyć, to będzie Gemelo tutaj. No i dobra, i gramy takim składem, zobaczymy jak to będzie wyglądało z Freiburgiem, raczej przegramy. Wygrywamy, proszę bardzo. El Sharawi z numerem 7 strzela bramkę i Radonjić z 10 również ładuje bramę. Giordano zagrał całkiem niezłe spotkanie. Teate zagrał bardzo dobry mecz. Lazzari również nieźle, ale dostał kartkę. Okej, to wyglądało. Dango Watara również całkiem niezłe spotkanie. Ciekawe, czy zanotował jakąś asystę albo coś tego typu. Ja sprawdzę, czy się wszystko nagrywa. I się nagrywa, więc w porządku. No dobra. Ilkan dostaje ofertę transferową. Akceptuje ją. Nie mam z tym problemu. I teraz możemy jechać na West Ham. Możemy jechać. Dango Watara ma opcję zmiany pozycji. 72 overalla, upgrade'uje mu się fajnie. Dostanie, będzie miał 5 gwiazdek sztuczek, bo wyglądają u niego fatalnie podania i chciałbym to podciągnąć. A El Sharawi się rozwija teraz pod kątem, myślę, że jednak takim kątem. Będziemy go rozwijać, zrobimy mu najpierw work rate'a, a potem dopiero będziemy... Czyli Warming dostaje ofertę wypożyczenia z Bolonii, myślę, że nawet z ofertą wykupienia negocjacje sobie zrobimy. Ja się na to zgodzę, bo chciałbym to, żeby to było wyglądało szybciej. 2 lata jak najbardziej. Po 50% bierzmy 2 300 000. Ja bym chciał za niego 2,5, co wy na to? Zgodzicie się? Zgadzacie się, 2,5, Thiago Motta. Jak najbardziej się zgadza do Bolonii. Fajnie, bo nie widzę przyszłości Warminga w naszym zespole. Teraz zagrają jeszcze raz ci piłkarze, jeżeli mogą. Ale tak średnio mogą. Rodriguez zagra na środku obrony, chociaż Teate zagrał też całkiem niezły mecz. Geiger znowu zagra. Kownacki myślę, że już się teraz nie pojawi w wyjściowej 11 znowu. Aczkolwiek pojawi się Kone, który... Właśnie Kone mógłby być tym kamem, mam takie wrażenie. Kownacki zagra na tej pozycji, tutaj zagra Mama Balde. Dango Watara również nie zagra, zagra na niego Warming. Takie okienko wystawowe, no i dobra, niech jedziemy po prostu. No, nie będę marnował też nie wiadomo ile czasu na symulację meczów towarzyskich. Kownacki z bramką, Lazzari się pojawił, Teate się pojawił, ale to nie były wybitne występy. No dobra, nie ma z tym większego problemu. To są tylko mecze przedsezonowe, towarzyskie. Giordano dostaje ofertę wypożyczenia do Niemiec, możesz się tam przejechać. Myślę, że nie będzie z tym większego problemu, my i tak potrzebujemy znaleźć lewego obrońcę. O, jest Marušić, no i byśmy mieli taką dwójkę z doświadczoną z Lazio, jeżeli tylko by nam się oczywiście udało dowiedzieć, jaki oni mają overall. Deutsch. Raczej nie. Sandro. Sandro spoko. Na jeden sezon, ale to jest nasz rywal, więc tak średnio. No i dobra. Jeszcze zobaczmy. O, jeszcze zobaczmy sobie prawe skrzydło. Jest Trincão, który wrócił do Barcelony, a mógłby u nas święcić triumfy. Myślę, że nie byłoby to takie głupie. Daniele Werder również to by nie było takie super głupie. Chukwueze będzie drogi bardzo. Solari, Baptistał, Barcha, Manuel zostaje, Diallo zostaje, Perez zostaje, Teja wychodzi, tutaj wychodzi, Cancellieri, ok. I jeszcze poza lewym obrońcą prawym jest środkowy pomocnik ofensywny. No i pojawia nam się Angel Gomez, pojawia nam się Bakasetas, pojawia nam się Jesse Lingard, no ale to nie są piłkarze, których byśmy chcieli widzieć. No to są piłkarze zdecydowanie zbyt słabi na nasze standardy. Mam takie wrażenie. Dobra. Jedziemy. Kto odchodzi teraz? No ktoś tutaj według tego przychodzi, ale to Ilkan odchodzi do Portimonense. Zawsze 2 miliony wpadają do budżetu. Jest to spoko opcja. A ktoś jeszcze odszedł? Nie, Amad Diallo dostał Final Scouting, ma 76 overalla, więc będę trochę żałował.
No ale może nie jakoś super bardzo. Czalobach, ale to jest piłkarz defensywny, a nam piłkarz defensywny nie jest obecnie potrzebny. My potrzebujemy środkowego pomocnika ofensywnego, kreatywnego, który będzie potrafił rozgrywać. Odchodzi od nas Magnus Warming do Bolonii. To jest coś, czego my nie możemy odmówić. A Carles Perez, 77 overalla, bierzemy go od razu. No ale Gallardo z Wilków. No nie możemy odmówić mu transferu chyba z zespołu Premier League. Nadal mam takie wrażenie, że mimo, że jesteśmy takim zespołem, chociaż to jest nasz... Nie, wiecie co? Możemy. Możemy, bo to jest... to są Wilki, oni nie są w europejskich pucharach, a my jesteśmy w europejskich pucharach, plus on jest naszym podstawowym obrońcą. Także możemy, a tutaj zaproponujemy 10 milionów za Carlesa Pereza. Zgadzają się na to. Zgadzają się na to, Carles Perez za 10 milionów. Myślę, że to jest idealny transfer dla nas. To prawe skrzydło będzie idealnie załatane. Chociaż ja nie wiem, czy on nie będzie nawet, bym wam powiedział, środkowym pomocnikiem ofensywnym u nas. Bo on ma takie predyspozycje, żeby tutaj grać. Znam oczywiście tego piłkarza z Celty Vigo, której kibicuję, no i po prostu on w rzeczywistości mi się bardzo podoba, właśnie jako taki piłkarz, który schodzi na tą lewą nogę, ale on zawsze schodzi do środka, więc gdyby go przesunąć do środka i gdybym mógł tam rozgrywać swoje akcje, myślę, że mogłoby to wyglądać naprawdę bardzo dobrze. 50 tysięcy dostanie. No i witamy u nas Carlesa Pereza. Solidny transfer, jak najbardziej myślę się broni. Wita się z menadżerem Djurdewiczem oczywiście.
No i teraz tylko oczywiście testy medyczne, które przejdzie jak najbardziej. No i zobaczymy sobie już Carlesa Pereza w nowej koszulce z numerem 8, no ale on nie będzie miał numer 8. Numer 8 jest przygotowany dla tego Holendra, który do nas będzie też chciał, będę chciał, żeby do nas przyszedł. Carles Perez, numer A, oczywiście on jest na kam też predestynowany. No i ja też tak myślę o nim, jako o kamie właśnie. Giordano jest tutaj oczywiście oferowany. Zobaczmy sobie tak. Carles Perez, nie dostaniesz 8. Dostaniesz numer 20. Ale dostaniesz numer, dostaniesz pozycję na kamie. Jak najbardziej. Będziemy go rozwijać na tej pozycji. No i dobra. Będzie mógł również zagrać na prawym skrzydle, co jest fajne. Kone też bym chciał zmienić na kam. Też tak się zastanawiam, no bo on ma małe podania. Ja wiem, że on może grać na tym kamie, ale technicznie on ma dosyć małe podania. Zmienimy Kone na kam. Carles Perez jednak bym chciał, dostał 21. Jakoś mi tak bardziej pasuje ten numer do niego. No właśnie RW u niego będzie dużo lepszym opcją jednak. Chyba, no tylko że tam słabsza noga. No dobra, zróbmy go na RW. Będziemy się martwić tym kamem później. Bo no po prostu Carles Perez, właśnie potrzebujemy takich piłkarzy, którzy schodzą do środka na tej pozycji. Na razie tutaj będę miał tylko Kone. Mama Balde nie będzie miał tutaj czasu w podstawowej jedenastce, w podstawowej, na ławce rezerwowych nawet to nie podstawowa jedenastka. Już przecież, ale no po prostu jest to zbyt słaby piłkarz na razie, tak mi się wydaje. Potrzebujemy jeszcze lewego obrońcy. Carles Perez za 10 milionów u nas. Kto odchodzi? Giordano oczywiście. Do Hoffenheim na wypożyczenie, w porządku. Brugia może była lepszym opcją, ale myślałem, że po prostu ten standard, będziemy mieli i mniejszy budżet i że standard będzie również trochę inny. Daniel Verde niby spoko, ale dosyć przeciętnie jednak. Birindelli, Vinia zmienił klub, Cancellieri, Traore, Garcia. No, potrzebny nam jest jeszcze lewy obrońca. No i ten środkowy pomocnik i środkowy pomocnik ofensywny. Środkowy pomocnik to będzie... Zresztą mamy Trincão, który również jest piłkarzem, w ogóle obrona od 1 do 99. No dzięki za info. 6 milionów za tego piłkarza Burnley. Faraoni już jest nam niepotrzebny. Ten pan też nie, ten też nie. Ten również, O'Malley też, Van den Bomen. On do nas przyjdzie. To jest piłkarz idealnie łączący wszystkie linie. Chociaż kurde, mamy mniejszy budżet. No dobra. Bo i kogo mamy na środku pomocy? Bellegarda mamy za Ricciego. Mamy Linettego, Geigera i właśnie byłby Branko Van den Bomen. No i na kam nie mamy nikogo. Spróbujemy kupić to w ten sposób. 15 milionów by chcieli. No ale ja bym wam wolał dać 13 na przykład. Co wy na to? 15. A jakbym dał wam 10 i 20% od sprzedaży? Co wy na to? Zgadzają się na to? Nie, muszą to przemyśleć. No dobra. Marusić cały czas nie ma klubu. Jest to na pewno dla nas w jakimś stopniu dobra informacja. Teraz możemy zobaczyć. Przyszło nam wreszcie więcej informacji. Sansone, doświadczenie. Bolonia, doświadczenie. No jest to na pewno jakaś opcja. Spróbuję go przeskautować. Ale bardziej myślę, że... Kurde, no nie mam pojęcia. No nie widzę na razie nikogo, kto mógłby u nas zagrać. Ilaish Moriba w Specji. Proszę bardzo, Wade do Rangersów. Na rok myślę, że Anglika do Rangersów jak najbardziej możemy wysłać. Van den Bomen, 13 milionów. Akceptuję. Za 13 milionów mamy bardzo dobrego środkowego pomocnika, który mam nadzieję, że się jeszcze rozwinie. No a ewentualnie moglibyśmy sprzedać jeszcze Geigera, który nie wyglądał u nas najlepiej. No i za te pieniądze kupić zarąbistego środkowego pomocnika ofensywnego.
Dobra. I wtedy bym się zastanowił nad Vlašićem albo Mirańczukiem. Ale bardziej Vlašićem. Zaraz to zobaczymy. Ty mógłbyś być rotation, zaraz zobaczymy, czy będziesz chciał być rotation. Nie będziesz chciał być rotation. Będziesz chciał być important, nie ma problemu. Dostaniesz 2 lata kontrakt na razie. No ale oczywiście jest tutaj opcja przedłużenia. 40 tysięcy dostaniesz i tyle, nie będziemy pajacować tutaj z jakimś 36,5. Dostaniesz 40 koła, dostaniemy tak. No i jazda. Przychodzi do nas Van den Bomen, o, rudy jest, fajnie. Kojarzę gościa, kojarzę, że grał bardzo dobrze w Tuluzie chyba. 78 overalla, trochę defensywny, no ale nam to jakoś nie bardzo przeszkadza. Mimo wszystko, Linetti wypadnie ze składu na ten moment. Za niego wleci Geiger. Khedira nie będzie miał opaski kapitańskiej, zastanawiam się kto. Ricci może jeszcze nie jest gotowy. Schurz był fenomenalnym piłkarzem, może dostać opaskę. Nie mamy nikogo od rzutów wolnych, to jest przykre. No ale dobra, to niech Schurz dostanie opaskę kapitańską. Khedira myślę, że na razie wciąż nie zasłużył na to, po prostu na to odznaczenie, że tak powiem. Van den Bomen. No to jest piłkarz na ławkę. To jest piłkarz na ławkę na ten moment, ale to jest piłkarz bardziej ofensywny. On nawet na tym kamie by sobie myślę, że poradził, jeżeli by trzeba było. Geiger jest oczywiście bardziej defensywny. Geiger jest bardzo jednowymiarowym piłkarzem. No, uważam go za flopa transferowego. Wystawię go na listę transferową w tym momencie, bo może za te pieniądze udałoby nam się kogoś kupić, właśnie na przykład z West Hamu. Wystawimy go. Bo za niego można jeszcze zdobyć dobre pieniądze. A ja sprawdzę zaraz jeszcze West Ham. Właśnie Vlašića. No znamy tego piłkarza. Nikola Vlašić. On jest jeszcze kontuzjowany długo. 2 miesiące. No ale to będzie piłkarz, który u nas na kam by się odnalazł idealnie. Ja wiem, że on u nas był skrzydłowym, ale on u nas na kamie to jest właśnie piłkarz taki idealny na kam. I myślę, że on mógłby się tutaj odnaleźć. Rangers się zgadzają, no to ja się również zgodzę. Adam Marušić poszedł do Newcastle. Szkoda. Więc cały czas szukamy tego lewego obrońcy. Zobaczmy, jak to wygląda, jeśli chodzi o scoutingi. No środek obrony nam niepotrzebny. Jest Firpo. Jest Miguel Gutierrez. Matt Target. To jest piłkarz, który mógłby do nas przyjść, tak mi się wydaje. Nuno Tavares. Nuno Tavares na wypożyczenie, gdyby do nas wbił. Nie chcą go wypożyczyć, no ale to jest piłkarz, nad którym możemy pomyśleć. Jakim maile, no to raczej nie. Caio Henrique, proszę bardzo, gdzie trafił. Matias Meluso, nie mam pojęcia, kim ty jesteś. Reinildo Mandava, to też jest piłkarz bardzo dobry. No dobra. No i gra w Atletico, no to też jest jakby lewy obrońca Atletico. Benson Manuel, 75 overalla, ale czy ty wyglądasz jakoś wybitnie? No nie wyglądasz jakoś wybitnie. Także ciebie prawdopodobnie zaraz usuniemy z listy transferowej. No niech przyjdzie nam oferta za Geigera, ja bym się dogadał z kimś o Geigera. No dobra, Wade odchodzi, fajnie. Znaczy fajnie będzie, jak uda nam się ściągnąć lewego obrońcę. Sprawdzę, czy się nagrywa to wszystko, czy cały czas, tu już 44 minuty mamy na nagraniu. To jest na pewno długo już. Zaraz zaczynamy sezon, a jesteśmy trochę w ciemnej dupie, jeśli chodzi o transfery. Lekko mówiąc, za moment zaczynamy sezon, bo za moment się zaczyna pierwszy mecz. Lewy obrońca. Giuseppe Pezzella. Sprawdziłbym. No, Firpo jest przez nąd chętni są na niego, no więc już raczej nie zdążymy go kupić. Dobra. O! Patrick Churia. Nie no, za słaby jest. Solbakken. Fajnie wygląda, ale raczej nie. Alexi Iwobi też raczej nie. Almiron na kam. Myślę, że może być trochę ciut stary już.
A tutaj passing, max 70. Ej, ale to mógłby być fajny środkowy pomocnik. Tyjon Buchanan. Rony Lopez jest też właśnie. Znamy piłkarza, znamy. Musa Barrow. Rauti transfer offer. Ale ja nie chcę gościa sprzedawać, wiecie, bo to jest fajny piłkarz po prostu na... 79 ma Francisco Trincao. Kim Dae-won ma 74, a Olainka ma 76. Ale to jest taki piłkarz... Kurde, jakby go tu nawet sklasyfikować, ja nie mam pojęcia. Weźmy go, zobaczmy na shortliście. Taki piłkarz w zasadzie od wszystkiego i od niczego. Technicznie w porządku, atletyczny. Fajna siła, fajna stamina, fajna skoczność. Większość zielonych, nie ma żadnych czerwonych atrybutów, to jest bardziej środkowy pomocnik. No ale nas obchodzi Nikola... A gdyby tak, oddać im po prostu Geigera, spróbować kupić Glashicia tutaj. Midfielders. Dennis Geiger i do tego 5 milionów. Bierzecie? Nie chcą. Chcą zniżkę nami tak zrobić. Wiecie, West Ham, że się lubimy. Był u nas na wypożyczeniu. 23. Wynegocjujemy 22. I bierzemy. 22 900. David. 22 miliony. 22,5. 22. No nie odrzucą nagle. No schodzą, bo to jest 100, więc możemy się tak pobawić jeszcze te 4 razy. O, już tak na pomarańczowo jest. Dawaj. Jak szybko wyprowadzimy ich z równowagi? Zaraz zobaczymy. Ja bym do tego dorzucił na przykład, no nie wiem. Nie wiem, nikogo nie mam takiego, żeby dorzucić. Bo pomocników też nie bardzo. Chyba, że Kone. Ale Kone jest u nas... No mogę wam dorzucić Armando Itzo na przykład. Ja wiem tylko, że ja chcę, żeby ten transfer ładnie wyglądał. No to niech będzie 22,5 i jedziemy i tyle. Przyjdzie do nas Vlašić. Przyjdzie do nas Vlašić, przyjdzie do nas na kam. Jest to na pewno opcja dobra. Zobaczmy tylko, czy przyjdzie, jeżeli chodzi o zarobki. No bo my będziemy mogli mu dać 60, max 70, myślę. By musiał zejść, ale on zejdzie. On zejdzie. On zejdzie z tego. Dostaniesz 50. No i będziemy potrzebować sprzedać Geigera. 61 i 500. O cholera. Możemy tego nie mieć. Jakbym ci dał to... Kurde, ja nawet nie mam, żeby dać się 60 równe. Skuć się na to, no nie. A tak? No ja będę to oferował teraz cały czas. Po prostu, no nie mam tyle. Ale dam ci 59, po prostu, 59, dawaj Vlašić, no. 61. No ja nie mam tyle. Pieniądze przeszkodą. I to jest to 500 000, o które się kłóciłem tam. No on się nie zgodzi na to. A, to jest minus 5. On się na to nie zgodzi, no nie ma szans. Potrzebuje trochę czasu, no dobra.
Proszę, weź się zgódź, albo niech przyjdzie do nas oferta za jakiegoś piłkarza. Geiger, do Interu. Biorę w ciemno, a Karolinety do Leeds. Mamy Polaków w Leeds, mamy historię Polaków w Leeds. Przenegocjujmy 30 milionów. Myślę, że 30 i pójdzie. No i jest. Mamy historię Polaków w Leeds i ja no nie będę robił Karolowi, pod górkę. Więc po prostu tylko chcemy za niego dobre pieniądze, więc chcemy za niego 8. Wy chcecie 6. Ale my chcemy 8, to jest nasz ważny piłkarz, kapitan w zeszłym sezonie. Albo 7, ale z procentem. Nie zgadzają się na to, Javi Gracia nie jest otwarty na negocjacje, no cóż. Zobaczmy teraz jeszcze, no nie ma informacji o transferze Vlašića. Niech najpierw przyjdzie informacja o transferze Geigera. Bo to by nam dużo dało. Rodriguez do Stade Rennais, no raczej nie, ale Geiger do Napoli. Jeszcze weźmy was, przeciągnijmy do tych 35 na przykład, to już w ogóle będzie hit. I oni się zgadzają, i Napoli jeszcze się zgadza. No oddalibyśmy go w lidze, to jest minus, ale generalnie Kone możesz zmienić. 68 ma, proszę bardzo, no i to jest fajnie. To jest fajne, bo on się będzie po prostu tutaj rozwijał. Jest kontrakt unacceptable. Callum O'Hare 75, a Zian Fleming 76. No ja mam teraz dylemat. Fabio Vieira jeszcze jest, którego można by spróbować wypożyczyć zawsze. Nie wypożyczą nam go. Tutaj będę mógł usuwać. Ciebie też, ciebie też, ciebie też. Tylko że ja mam na to pieniądze, żeby się na to zgodzić? No ja nie mam na to pieniędzy. Musi odejść najpierw. Musi najpierw odejść ten Geiger. Richie do Romy. No nie, no Richiego to nie sprzedam za żadne pieniądze. No sorry Roma, ale nie. Po prostu. Czy to Geiger odchodzi? To chyba Geiger odchodzi. Tak jest, to odchodzi Geiger, więc do Interu 30 milionów. Czyli mamy teraz na Vlašića. Ale niech on nie zrywa tych. Dobra. Nie zerwał. Akceptuję. Przychodzi do nas Nikola Vlašić. Wraca do nas w zasadzie. Nikola Vlašić. No znalazły się na to pieniądze. No i przez transfer Geigera znajdą się pieniądze na jeszcze jakiś transfer. Czy na środek pola ofensywny, na przykład O'Hare albo ten Fleming. No to zaraz, zaraz to zobaczymy. Zobaczmy, z jakim numerem Vlašić się pojawi. Z 11. No nie, będzie miał 20. Bo 11 będzie miał Kownacki cały czas. Ale spokojnie. Nikola Vlašić. No Pellegri zostaje na napadzie. Bo ja wiem, że on nie ma wysokiego overalla, ale on gra. Ale on gra i strzela bramki. On nie marnuje sytuacji. Także Pellegri zostaje tutaj. Tutaj dostaje szansę Vlašić, który... No tak, przecież on jest jeszcze kontuzjowany. No ale dobra, to akurat jest mało nas obchodzi na razie. Linetti na ławeczkę. Kownaś jest. Jest El Shaarawy. No dobra. Więc i tak będziemy potrzebować prawdopodobnie ściągnąć tutaj jeszcze tego O'Hare albo kogokolwiek tego typu. Zobaczmy, jaki numer dostał Kownacki. 14, no nie. Ja wiem, że jak Thierry Henry, ale no nie. Dostaniesz pozycję kam. 15 tygodni, nie ma problemu. My cię na tyle, mamy czas, żeby cię na tyle przerobić. Ty nie dostajesz się ostatecznie treningu. Czy ktoś jeszcze nie dostał treningu? Tutaj wszyscy mają. Tutaj nie ma i co? No dobra, niech się rozwija chłopak. Chociaż on to już tak średnio może się rozwijać.
o średnim rozwoju możemy mówić. Van den Bomen jeszcze nie ma rozwoju. No ale my mu tutaj zwiększymy sztuczki na ten moment. I będziemy go tak rozwijać bardzo pod box to box. Teraz lewy obrońca. A, i jeszcze ten środkowy pomocnik ofensywny. No tak. Bo cały czas potrzebujemy kogoś na to miejsce. Petzella ma 75 overalla. Ale jest to ofensywny piłkarz na pewno. No ale nie o kogoś takiego nam chyba chodziło. Zian Fleming albo O'Hare. Zian Fleming ma więcej trade'ów i ma dużo lepszy shooting, więc to Zian Fleming do nas przyjdzie. Po prostu chciałbym zobaczyć, jak taki piłkarz sobie... A, on 8 jest warty, sorry. Myślałem, że to jest szósteczka. 10 milionów chcą za niego w Millwall. To Millwall to wyrasta na niezłą potęgę. No dobra, damy im 10 milionów, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie ma problemu, jak widać, dla nich większego. Mamy Busio, który się będzie rozwijał w pomocy. Mamy tego Kone. Będę szukał zaraz jeszcze jakichś młodych, odpalę scouting nasz po prostu klubowy. No a Fleming będzie fajnym zmiennikiem, mam nadzieję. 15. No nie, no tutaj to dostaniesz 25-30 milionów, no, milionów, tysięcy, no właśnie, ty chcesz 30. Znasz swoją wartość, widzę. To się ceni. 35 nawet by chciał, no dobra, dostaniesz 4 dychy, no niech będzie. Chłop dostaje prawie trzykrotność swojej pensji, no i przychodzi do nas Zian Fleming z Millwall. Chcę zobaczyć, gdzie jest to Millwall, bo jeżeli oni awansowali do Premier League, to rozkupujemy niezłego giganta, na nowego rosnącego giganta. No ale miejmy nadzieję, że Zian Fleming się również tutaj odnajdzie. Bo nie pamiętam dosłownie, jak sprawdzałem te ligi, nie pamiętam, jaki to był piłkarz. 14 dostał Zian Fleming, no i tak chciałem, żeby taki numer dostał. No i przychodzi nas Millwall. No i teraz będziemy mogli go tylko już przerobić pozycję. Tak, czy nie? Nie, jemu nie trzeba robić pozycji. Zian Fleming dostanie tylko rozwój. Gwiazdki mu będę ulepszał. Bardzo w porządku wygląda ten piłkarz. No pomocników mamy trzech. Mamy trzech, nie, mamy dwóch również tutaj. Mamy tutaj dwóch i jeszcze będzie oczywiście Vlašić. Także myślę, że w pomocy nie będzie wielkiej biedy. Natomiast jeszcze ten lewy obrońca nam cały czas tutaj trochę plany psuje. Lucas Moura. Wy wiecie, jaki to by był transfer? Na kam co prawda tylko on, ale... Myślałem, że ma więcej overalla w FIFA. Jakoś go bardziej cenię. No dobra, czekamy, bo oni nam nie wypożyczenie Francisco Trincao. Spróbujmy na loan to buy, bo ja nie wiem, ile on... na rok. Weźcie 40% jego wagi, bo... Dobra. No nie wiem, on był warty chyba 28, dam 25. Ale no ja nie teraz go kupuję. Jakie to jest głupie. Ja teraz nie mam tych pieniędzy, no ale jeżeli on będzie dobrze grał, to się kogoś sprzeda i się go weźmie. 25 milionów, 32, okidoki. 30. Idziecie w to? 31. No a wezmę 30 i do tego 5% od sprzedaży. No wy w Barcelonie lubicie pieniążki, różne takie dziwne umowy, więc jak się na to nie zgodzicie, to jesteście dziwni. No i się na to nie zgadzają, no i są dziwni. No widać, że FIFA ma mało wspólnego z realizmem. No ten Nuno Tavares mi wygląda na kogoś, kogo byłbym w stanie ściągnąć. A my zaczynamy nasze zmagania w lidze. Zaraz jeszcze zobaczymy naszych rywali w lidze Europy.
Zobaczymy, jak ta grupa będzie wyglądała. No trzeba dobrze wejść w ten sezon, trzeba dobrze wejść w nowe rozdanie, w nowe rozgrywki. Dobra, Fleming został zrugany na sam początek, totalnie przez przypadek, no ale ja tu zawsze losowo klikam. Po prostu sprawdzę, czy się wszystko na pewno nagrywa, żeby nie było żadnych wątpliwości. Nie ma wątpliwości, już trwa godzinę ten odcinek, więc trzeba trochę się pospieszyć. Aczkolwiek tak, Pellegriego zobaczymy na kamie. Zobaczymy od razu Fleminga. Vlašić będzie z ławki oglądał ten mecz. Teate wyglądał bardzo dobrze w meczach przedsezonowych, więc myślę, że on może zagrać za Kedirę. I możemy zagrać w takim ustawieniu. Van den Bomen również zobaczy wyjściowy skład. Kownacki będzie, ale nie ma Mabalde na ławce. No dobra, nie ma co się zastanawiać, trzeba grać. Gramy z Ellasem Veroną. I po prostu to tak, to tyle. Skład Ellasu. Montipo z jedynką w bramce. Uwaga, teraz mamy okazję, no i... Jak ja mam zmieniać Pellegriego? Jak chłop ładuje bramy? I wygląda w taki sposób, a nie inny. Davidowi 27, Czeczerini 17, 31 Günther, 28 Simon, 8 Ilicz, 13 Taylor, 18 Oscar Planu, 20 Weiman, 11 Caprari i z dziesiątką Simeone. Już wyglądamy bardzo dobrze. Pellegri cały czas strzela. Teraz... Carles Perez z pierwszą bramką. Miejmy nadzieję, że tak samo będzie strzelał w Europie jak tutaj. Oj, no niebezpiecznie to wyglądało. Obciął się Teate. Ricci, Pellegri. Singo, Carles Perez, dobre zagranie, ale Gallardo tutaj, no źle to wyglądało. Ja w ogóle Gallardo powinienem zostawić 12, jeżeli mam kupować jeszcze następnego obrońcę. No masz Pellegriego, Pellegri dobrze to rozrzucił, jest Van den Bomen, jest uderzenie Pellegriego, ale niecelne. Atakuje Ellas. Ale dobrze Gallardo. No Gallardo się dobrze prezentuje. Ja nie jestem najbardziej chętny, żeby go zmieniać. Aczkolwiek... No... Overallowo on nie wygląda. No Pellegri niby też nie wygląda, strzela bramki. No nie wiem. Naprawdę nie wiem. Ale potrzebujemy i tak jakiegoś backupu, więc myślę, że i tak ten lewy obrońca będzie kupowany. No Teate się nie prezentuje najlepiej. Ja bym chciał go zmienić. Bo po prostu nie wszedł najlepiej w to spotkanie. Fleminga też w ogóle na razie nie widać. Mam takie wrażenie, że kompletnie jakby jest niewidoczny. Van den Bomen z wrzutką. I spokojnie od tyłu możemy rozegrać. Jest Fleming. Radonjić, Fleming, mówiłem, że go nie widać. No i będzie rzut karny po jego interwencji. Wejdziemy i uderzymy ten rzut karny. Pellegri będzie go kończył prawdopodobnie. Chociaż zobaczymy, czy to Pellegri będzie ustawiony. Czy jednak Luka Radonjić? Nie, Pellegri. Niech strzela Pellegri. Niech strzela Pellegri. 3-1. Pellegri z drugą bramką. No i dobrze to wygląda. Po prostu dobrze to wygląda. Zrobimy zmiany. Fleming nabił tutaj ten rzut karny. Nie mamy też jakby za bardzo jak go zmienić. Zdejmiemy Kownackiego i zdejmiemy Radonjicza, bo się nie prezentują w tym meczu jakoś wybitnie. W sensie Pellegri tak, ale Pellegri już jest zmęczony. Van den Bomen również wejdzie za niego Linetti. I myślę, że to ze zmian może być na razie na tyle. Myślę, że nikt nie będzie miał większego problemu z tym. Teraz
A tak, ale dobrze bronił Vania, to był dosyć słaby strzał. Pellegrini, jest podanie do Carlesa Pereza, Carles Perez, tam Fleming przedłużył tą piłkę, zamiast to zamykać. Dobrze, odzyskujemy, Fleming, Pellegrini. No i nie przechodzi podanie od Van den Bomena. No chciałbym, żeby się zmiany dokonały. Więc nie wiem, czy nie wejdę i nie wyrzucę piłki po prostu. Bo te zmiany w tym tempie mogą się już nie dokonać. Chociaż... Dobra, wybiję tą piłkę po prostu teraz, jak jest Vania przy niej. No i dobra. Po prostu ją wybija jak najdalej. No na 10 minut wejdą nasi zmiennicy. Ale zawsze to jest coś. Carles Perez, bardzo dobre spotkanie. Żółta kartka dla Singo, to również zejdzie. Nie chcę, żeby mu coś odwaliło. Wejdzie Lazzari. A teraz 3-2, Weimann. Nie mam pojęcia, kto tam zawalił. Linetty, ależ podanie, ale spalony. Fajnie by było zacząć sezon od zwycięstwa. Tym bardziej, że to jest Hellas Verona, a nie jakiś zespół z kompletnego topu. Natomiast nam się nie uda. Natomiast nam się nie uda. Weimann z hat-trickiem. Chociaż... Nie, nie uda się. O mój Boże. Co myśmy najlepszego zrobili? No to ja nie mam pojęcia, kto tutaj zawalił te bramki. Ja będę musiał sobie to zobaczyć z odtworzenia. Wy to na pewno widzieliście przy swojej liście. Ja na to kompletnie jakby... No obrona, oni po prostu sobie wchodzili w naszą obronę i strzelali. No cóż. Ja zostawię numer 12 na Gallardo. Wiem, że tak trochę przypał zmieniać teraz, no ale... Giordano się cały czas tam rozwija. Nawet na tym wyjeździe. Tutaj zobaczmy jeszcze, czy Lazzari ma rozwój. Ma rozwój. No, wyglądało to bardzo źle. Jeśli chodzi o nasz występ w defensywie. Nicola Sansone. No, już nam jest niepotrzebny. Ale potrzebujemy piłkarzy w formie w obronie. No, obrona jest zawsze, od zawsze naszym po prostu najgorszym, co może nam się przytrafiać. Reinildo, Matt Target ma 78 overalla, a Nuno Tavares 79. I ja myślę, że po Nuno Tavaresa, chociaż... Nie, wiecie co? Matt Target jest lepszą opcją. Tak samo jak to jest Reinildo, który ma 29 lat i on będzie defensywniejszym piłkarzem, no Matt Target będzie zdecydowanie bardziej ofensywny. Tak mi się wydaje. Na pewno ma lepsze podania. Spróbuję pójść po Matta Targeta. No to jest piłkarz ograny w najlepszej lidze świata. Spróbuję go wyjąć za 10 milionów. Chcą Buongiorno. No ale ja nie oddam wam Buongiorno, bo mam problemy w obronie. Mogę wam oddać Itzo ewentualnie. Centerbacks. I co? Armando. Albo mamy Baldę też, mogę wam oddać. Ty, to nie jest głupi... Zresztą to może być głupi pomysł. Ale spróbujmy tak zrobić. Mama Baldę plus 5 milionów ewentualnie. Nie. 16. To jest dużo. Tak, żeby jeszcze mu dać zarobki, to jest dużo, bardzo dużo. 12. Na 12 musi przemyśleć Elihau. No okej. Aczkolwiek no nie podoba mi się to, jak zagraliśmy w obronie w tym pierwszym meczu. Drugi mecz z Salernitaną. Możemy rozegrać, ale możemy... Target zgadzają się na to. Dobra, to negocjujemy z nim. To negocjujemy z nim. Dostanie ten piłkę, ale on chce, będzie chciał pewnie duże zarobki. Chociaż zobaczymy, czy będzie... Myślał tutaj stricte o finansach. Ja wiem, że miała być włoska kolonia i tak dalej, ale no... trzeba... O Jezu, przez przypadek. 3 lata. Tak. Wiem, że miała być włoska kolonia, no ale nie ma też wielu jakoś
bardzo utalentowanych Włochów. Ja nie chcę też robić tutaj takich transferów, które są w każdej karierze każdego youtubera na ziemi, a ja spukałem się do cna. I przychodzi do nas Matt Target. To z plusów. No i dobra. No i dobra, Matt Target z Newcastle. No ale jest to na pewno kłopot, jeśli chodzi o pieniądze, bo no nie mamy nic. Więc będziemy musieli reagować na już, jeżeli będziemy chcieli coś zmieniać. Po prostu będzie to reakcja, sprzedajemy i jak się uda sprzedać, to uda się też kogoś kupić, slash przedłużyć. No jesteśmy w kompletnym dołku, jeśli chodzi o transfery. No Matt Target już u nas zawitał. Nie mamy pieniędzy w ogóle. Mamy 25 euro w budżecie. Uroczo. No ale okej. No ale okej. Gallardo na razie będzie grał. Zobaczymy teraz. Jeszcze poukładam ławkę. Wszystko fajnie, żeby wyglądało tutaj. No tą obronę trzeba wyjść w innym zestawieniu obronnym, ale jakim? Ja myślę, że ja sobie zagram teraz jeszcze, chociaż zobaczę, jak wygląda czasowo ten odcinek. Godzina 11, no trwałby z półtorej godziny. Więc myślę, że to nie jest już najlepszy pomysł, żeby też grać tutaj. Najwyżej jak będę nagrywał kolejny, to a pewnie będę go nagrywał teraz od razu, to po prostu się to wszystko jeszcze pogra. Zdążymy jeszcze pograć, a tymczasem musimy ułożyć skład. Carles Perez jest pewniakiem, Pellegrini, Vlašić, no Vlašić niestety nie zagra. Ricci myślę, że również nie zagra w tym meczu, a obrona Khedira też nie zagra. Zagra za niego Buongiorno. No zobaczymy. Gdzieś trzeba szukać tego problemu. Fleming musi zagrać. Lazzari Teate. Dango Watara. Zaliciego. No też bym chciał za Linettego, bo Linet też się nie popisał zagrać Bome, tym Busio. Okej. Jak będą kłopoty, to wejdziemy. Będzie to długa symulacja, ale w ogóle widziałem, że ktoś tam pisał, że jakieś symulacje, też coś tam o zmianach, ale jakoś myślę, że mniej skomplikowanym systemem będzie granie po prostu w sposób taki jak obecnie, że mamy jedno wejście do meczu w jedno zagranie meczu w odcinku, wszystko jedno. No, pomijam oczywiście rzuty karne, czy też rzuty wolne, bo czasem mam różne fanaberie, czy takie wybijanie piłki do zmian oczywiście. Ale tak, Fleming, bardzo dobrze, Pellegrini jest, Carles Perez, dobrze, Van den Bomen, Pellegrini, mamy bramkę, fajnie się to dla nas zaczyna, ale ostatnio też się fajnie zaczęło. Pellegrini ładuje tych bramek niesamowicie dużo, mimo niskiego overalla. Pellegrini jest, Radonjić, Pellegrini, ależ to pograli, i Zian Fleming z pierwszą bramką. No, Salernitana na razie ogrywana w całkiem prosty sposób, aczkolwiek obym nie wykrakał. Skład Salernitany, bo tego nie zrobiłem. 13 numer w bramce Ochoa, 66 Lovato, 5 Daniliuic, 4 Brabec i 17, z 7 Kike Barha. 25 Maggiore, 18 Koulibaly, 30 Matsoki, z 26 Andro Stausend, z 11 Botheim i z 9 Kayo George. Teraz, ależ to pograli. No wchodzimy w ich pole karne naprawdę w sposób bardzo prosty. Zbyły uderzenia z główki. Mamy Pellegriego, ale niestety wszystko zablokowane. Buongiorno na razie z bardzo dobrą oceną. Jest Radonjić, jest też... Nie udało się, Singo tam zamykał z prawej strony tą akcję. Van den Bomen jest bardzo aktywny, jeśli chodzi o tego środkowego pomocnika, ależ Vania, świetna interwencja. Od razu też wybija Van den Bomen. No i to już jest zdecydowanie lepszy mecz w naszym wykonaniu. Na pewno była to bardzo dobra połowa. Nie prezentuje się jakoś wybitnie Singo, będzie prawdopodobnie zmieniany. Teraz dobre podanie do Pellegriniego, uderzenia, ale świetnie broni Ochoa. Van den Bomen. Uderzenie Radonjića z główki.
Natomiast znów bez gola, Radonjić. Od razu oddaje do Fleminga, Radonjić. Nie udaje się przecisnąć z tą piłką do środka pola karnego, uderzenie, ale no mam wrażenie, że mógł tam Pellegrini podawać do Radonjicia. Teraz obciął się trochę Bongiorno. Wchodzimy z prawej strony, ale nie wygląda to... wchodzimy. Oni wchodzą z prawej strony, ale nie wygląda to wybitnie. Wejdzie Bongiorno. Wejdzie również Dango Ouattara. Nie widzieliśmy go ostatnio. Za Van den Bomena? Nie, myślę... Za Bellegarda. Ale obsuniemy wtedy Van den Bomena pięterko niżej. I za Radonjicia myślę, że może wejść tak. Już więcej zmian nie będziemy mieli. Teraz Radonjić. Gallardo. Jest podanie, Radonjić, uderzenie, ale nie udaje się sfinalizować tego. Fleming, Radonjić. Radonjić, mamy 3-0. No a Radonjić zszedł. No ten mecz wygląda dużo lepiej w naszym wykonaniu. Miejmy nadzieję, że po zmianie w środku obrony również tak będzie. No i chyba Bongiorno będzie na razie pierwszym wyborem. Pellegrini. Próbował Dango Ouattara. Musi tutaj uważać Lazzari. Wybijamy, no i tracimy bramkę. Tracimy bramkę. Spada ocena Teate i spada ocena Lazzariemu. Także po prostu zmiana Bongiorno była błędem. Pellegrini. Dobra próba zagrania do Fleminga, ale nieudana. Wygrywamy 3-1, to jest ważne. Zmiennicy nie zdążyli pokazać kompletnie nic. Aczkolwiek, no, Bongiorno na razie jest pierwszym wyborem i Bongiorno również zobaczymy w tym layoutie. Teate, no, na razie nie prezentuje tego, co za niego zapłaciliśmy, co chcieliśmy, żeby prezentował. Lazzaro. Lazzari, przepraszam, dostanie również zdjęty stąd. Fleming oczywiście będzie grał, Vlašić zejdzie do tyłu. No i dobra, no tak będzie wyglądał na razie ten zespół. Szlinetty, kurna, z Busio też się nie popisali. No ale dobra. Niech tak to wygląda. Rodriguez, cały czas chcą tego Rodriguez'a. Ale ja go nie będę sprzedawał, no to jest bardzo doświadczony piłkarz i jest bardzo dla nas ważny po prostu. Zostają ostatnie dni tego okna transferowego. Czy przyjdzie jeszcze jakaś oferta za naszego piłkarza, którą będziemy w stanie rozpatrzeć? No jeszcze zaraz zobaczymy oczywiście naszą grupę w Lidze Europy. Chociaż zobaczymy, czy na pewno jesteśmy w Lidze Europy. Zobaczymy sobie Objectivesy, tak jest. Jesteśmy w Lidze Europy i mamy dostać się... W lidze mamy mieć awans do europejskich pucharów i ćwierćfinał Coppa Italia. No a teraz zobaczmy, jak wygląda nasza grupa w rozgrywkach europejskich. Liga Mistrzów. Nie nasze rozgrywki, ale przejrzę te grupy. Barcelona, Bayern, Juventus, Monaco, Paris Saint-Germain z Milanem i Klub Brugge. O, to jest bardzo fajna grupa. A teraz Liga Europy. Nasza grupa. Sporting Club Portugal, Shamrock Rovers oraz Gent. No, to jest grupa do wyjścia. To jest grupa do wyjścia zdecydowanie. Ze Sportingiem będziemy się walczyć. Mam takie wrażenie. Liverpool tylko w Lidze Europy. A no tak, oni mieli szóste miejsce. Jest West Ham, jest Arsenal. Lech Poznań, proszę bardzo, w Lidze Europy. Także będą ciekawe spotkania w europejskich pucharach. Sirkin, proszę bardzo, do Atletico. Gallardo chcą w Benfice. No nie. Mimo wszystko, jak bardzo lubię Benfica, tak. Singo do Manchesteru City? No nie zgłaszajcie się po nas w takim momencie. 72 miliony. Nie, stówę chcemy. Chcemy za niego stówę. Dacie za niego stówę, to go sprzedam. Porozmawiajmy jak ludzie. No to jest piłkarz, który jest kompletnym talentem. On u was będzie robił niesamowitą robotę. Garbi, proszę bardzo, w
Realu Madryt, Berisha. Nie, nie mogę sprzedać naszego drugiego bramkarza. Ja wiem, że to dla niego mogła być wielka szansa i tak dalej, i tak dalej. Szurs, oferta z Juventusu, no Singo nie odejdzie, no ale Szursa też nie będziemy sprzedawać, no z całym szacunkiem. Nie w ostatnim dniu okna transferowego, skipuję. Czy przyszły jeszcze jakieś oferty? Nie przyszły, także możemy zakończyć ten odcinek. No i co? W następnym odcinku zaczynamy naszą przygodę z Ligą Europy, tak mi się wydaje. Tak jest, mamy mecze ze Sportingiem, mamy mecze z Chętem. No i jak one będą wyglądały, o tym dowiecie się już w następnym odcinku.